Rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Inicjatywa związana jest z obchodzonym jutro Dniem Ofiar Przestępstw. Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem to inicjatywa koordynowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma ona na celu przede wszystkim uświadomienie ofiarom, że państwo stoi po ich stronie. Przy tej okazji wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który był gościem aktualności Dnia w Radiu Maryja, mówił, że niebawem w życie wejdzie ustawa antyprzemocowa 2.0. No i od ponad 2 lat obowiązuje tak zwana ustawa antyprzemocowa, która znacząco poprawiła sytuację osób dotkniętych przemocą domową. W końcu dostała nowe narzędzie, żeby natychmiastowo odizolować sprawcę przemocy od ofiary, a w zeszłym tygodniu została ogłoszona, bo wejdzie w życie zasadniczo za 6 miesięcy ustawa antyprzemocowa 2.0, która poszerza tę ochronę nie tylko w mieszkaniu, ale również poza nim, w szkole czy chroni przed nękaniem, stalkingiem. Wiceszef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że, i tu cytat, sprawiedliwe państwo to takie, które niesie skuteczną pomoc, kiedy jest ona potrzebna. Chodzi o to, żeby takie osoby wspierać, pomagać z poczucia solidarności również. I tym właśnie kierował się pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, tworząc w ramach Funduszu Sprawiedliwości całą sieć ogólnopolską pomocy osobom pokrzywdzonym. W ramach tej sieci osoby pokrzywdzone mogą przez cały rok korzystać z bezpłatnej pomocy. W całej Polsce jest to ponad 300 ośrodków. Ich wykaz znajdziemy na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości.